Kurde, jeszcze resist. Co tak sobą oberwało? Ja pierdzielę, zginiemy? Chyba nie. Klasik sam w sobie jest hardkorowy, a robienie hardkora na hardkorowym klasiku to już w ogóle szczyt. Szczyt twardości i odporności psychicznej. No ale któż inny jak nie on? What's on your mind? Wiecie co, najpierw opróżnimy bugi, bo jak nam coś będzie chciał dać, to nawet nie oddamy questa. I have the finest wires in the land. Ale któryś tutaj naprawiaczek był. See you soon. See you soon. Sprzedajemy te mięska z bólem serca. Talk to me. No naprawdę tutaj biedak nie mógł się skupić na pracy, bo mu tutaj hałasowały zwierzątka. I po to my ryzykowaliśmy życie. No fajnie staw, ale wolelibyśmy różdżkę jakąś dostać. Tam dużo nie brakuje do tego 9. Tam to nie pójdziemy na razie, bo to jest... Tam też da się zginąć. Wszędzie da się zginąć. Może po prostu... Ile nam tu brakuje? Trochę ponad 1000, czyli z 10. Nie no, więcej mobów musielibyśmy... Ojojoj, no jesteśmy tu blisko, wydaje się. Tak blisko, a tak daleko. Ajajaj, biedny. Urloczek nam pomógł niechcący, patrz, ale odpuścił. W podzięce, jeśli go dogonimy. Ty to masz, manę, ty nie masz. Dobra, idziemy tam zaryzykować z tymi burzdącami. A tu ktoś też je kroi ostro. Tutaj to przy tym wejściu do Gnomeregen trochę tak może zaryzykownie. Nie, no jak tutaj takie tłumy są, to ciężko będzie w ogóle dorwać jakiegoś. Tu też mi się kiedyś udało chyba zginąć. Ta, wszystkie wybite. I to są te... Kurczę, nie mamy tego questa jeszcze. Tu jest questik, tu się bierze z tej skrzyneczki bodajże coś. No dobra, spadamy, bo zaraz się zrespi i będziemy w odwrocie. Nie no, tylu ich tu biega, to jest w ogóle bez szans. Bez szans. Małe szanse. Tam jakiś koleś czatuje, a nawet w dwójkę czatują, więc też. Tylko, że co to, lepiej to chyba nie będzie. Mi się wydaje, tam się ładować nie ma sensu. Kurde, 10 level, damy radę. No, tak będzie trochę bolało. Kurde, zabrakło, ale stanął. Ha, wieje, dobra, czyli jak ma za mało. Jak ma mało życia, to dokonuje odwrotu taktycznego. No nie jest to fajne, muszę przyznać. Nam się tu pojawił. Chodź, koleżko, zanim ktoś cię tu namierzy. Aha, dobra, może go po prostu... To nam zajmuje bugi, to możemy od razu... A, czyli są różne jeszcze w dodatku. A nie, to trzeba było to jedno tylko. A tego drugiego jest 6. Idźcie sobie, zostawcie nam ich. Powiem wam, że zaczynam żałować, że gram na takim pełnym serwerze. Leonsiem tam sobie gram na serwerze, gdzie jest, kurczę, poczekajcie, sprawdźmy. Tutaj w tej chwili 6000, prawie 7000 gagatków, a na tamtym serwerze w piku było 85 osób. Co było jakże wspaniałe w takich sytuacjach jak ta. Jak zginę moim magiem, to być może rozważę, żeby zagrać lockiem na tamtym serwerze. Ale jak tam zacznę... Nie, też 8 rzeczy. Czyli jak tam zacznę pewnie grać, to pewnie zaraz zacznę żałować przy pierwszej kurnia jaskini. No nie, no to jest nie do ogarnięcia w takiej sytuacji. Questy są nie do zrobienia. I zobaczcie, tyle czasu marnuje się. Trzeba by tu czatować może, jak tylko się jakiś gagatek pojawi. Tu, no ale to kurde, wielce to nie fajne. Tym bardziej, że takich kurcze czatowaczy tutaj jest sporo. Masz w prezencie. Beautiful. Ach. Rzeczywiście jak na gnomkę tutaj, powiem wam. Jak na gnomkę, to taka nawet ładniutka. No tak, ale jak my tu będziemy za dziewczynami się oglądać, to już w ogóle, kurczę, żadnego moba nie zabijemy. Ja tu czatuję, kurde, na 12 levelu w dodatku. Straszne to jest, wam powiem, straszne. Straszne i nieprzyjemne. Będę musiał to wszystko wycinać, bo przecież komu by się chciało oglądać stanie i czatowanie i kurnia czekanie na moby. Najgorsze, że ich nigdzie więcej nie ma. A ten wariot? Holy, holy. Ciekawe, czy holy, holy na hardkorze, czy już
Czy tak, tylko se gra lightowo. Czy najgorsze tak, jak tu się tylko pojawi, to musimy mu Fire Blasta Instanta, żeby go pulnąć, ale kurde, i co później? No kurde, gra się jak na klasiku. Powinny się te moby jakoś szybko, kurnia, respić, jak takie tu są cuda na kiju. No, ale kurde, nie za szybko się respią. Czemu nas goni tak szybko? I już go pało. I jeszcze go tam. Walisz go. Dawaj mu, dawaj. Wal go. O jest, jaki twardy. No stary. No nie no. O kurcze, a to jest nam potrzebne bardzo. Co by tu byśmy mogli wyrzucić? Co tu jest w Verytanie? No dobra, to jest najtańsze chyba. Okej. Okay. A nie będziemy mogli, kurczę, jak nie mamy wolnego baga. Zobaczymy, czy nam to od razu mieni i w to samo miejsce wrzuci. Tak, dobra. I mamy w razie czego już bandażyk, żeby się podleczyć. No i sobie przegapiliśmy pewnie następnych. Kurde się. A, dobra. No muszę tak robić, bo... Jest to może niefajne, ale... Kurde, rezista dostał. No i to szlak. Dobra, teraz... Dokąd idziesz? Ale jaja. Aha, byśmy z tego nie wzięli, tak? A nie, bo to ta tarcza głupia. Teraz kurde, gość będzie leżał i leżał i jeszcze wolniej się będzie pojawiał. Nie, naprawdę to powinno być jakoś... No tak, ale to klasik jest. Klasik sam w sobie jest hardkorowy, a robienie hardkora na hardkorowym klasiku to już w ogóle szczyt. Szczyt twardości i odporności psychicznej. No ale któż inny jak nie on? Ach, będą tam tatować łapciuchy. Będą chcieli nas ubiec. Aj, dobra, ale farciarz, kurde, nie zdążyłem mu. Chciałem mu go podebrać. Brzydko, ale był za blisko. Co za niefajna sytuacja. Dobra, może tu jakbyśmy stanęli. Ten sobie cały czas czeka, bo tam się też respi taki jeden. Albo respi się czatuje na tych dwóch. Kurde, ja tu nagram pół godziny, ja z tego wykorzystam 30 sekund. Jak już później człowiek pewnie wbije wyższy ma level, no to już trochę się to rozchodzą ci ludzie, czy mniej jest tych na wyższych levelach pewnie. I można wtedy normalnie coś zdziałać, bo tak to lipa. Dokładnie, tak jak mówisz. Nie, no, zobaczcie, tu kurde, każdy czeka na pojawienie się tego jedynego. Na chwilę odejdziesz, żeby coś sprawdzić w innym miejscu, już ząk. Aleś. No ale 10. kurde level, spitalamy. Też patrzeć. Dobra, teraz już Fireblast, jak dostanie, to będzie spitolkę mogę. Nie? Tak. Lejemy go. Nie, dobra, bo nie ma czasu. Nie ma czasu. Dobrze, że poleciały z niego obydwa. Kurde, ten tutaj sfarcił. Sfarcił bardzo. Szkoda, że nie mamy tego questa, kurde, na... Kurcze! No to było naprawdę wredne. Tyle wredne, co pechowe dla nas, bo... Po co mi to dajesz? No przecież ja też jestem magiem. Ha! Ale jaja! Ale nam się udało, co? No nie powiem, to nie było ładne z naszej strony, ale tu nie ma sentymentów, to jest hardcore. Tu walczymy o przetrwanie i o kolejnych leveli zdobywanie. Kurde, no poeta. Poeta, tylko mana nie ta. Kurczę, jak skończę tego questa, to chyba ze szczęścia zrobię przerwę. I zjem czekoladę. Gorzką, co prawda, bo gorzką. Ale sobie zjem. O kurcze, nie no, musimy tutaj, coś musimy wymyśleć, tylko co kurde, tu nie ma co wymyśleć, ja pierdzielę, nawet nie mamy co wyrzucić, musimy to wyrzucić, to już jest skandal,
to se tam możemy zebrać. Dobra, to przerobimy zaraz, to weźmiemy, bo jest drogie. Pierwsza pomoc się skilluje i okej. No nie, no podebrali nam w tym czasie kogoś. Ale tak to jest, raz ty kogoś podbierzesz, raz tobie kogoś podbiorą. Co za gówniany quest. Co za gówniany quest. Czy quest jest okej? Tylko kurczę sposób, znaczy... Czas respienia się tych mobów jest kurnia okrutny. Okrutny bardzo. Ale się wnerwił. Przepraszam cię stary, ale widzisz, ja tu za cenę nawet ryzykując zdrowiem i życiem. Jeszcze biegniesz za mną? Twardy jakiś się trafił. Wolnij go. Tak słabo go walnąłeś. Idzie to wszystko jak krew z nosa. My się cieszymy, że tam kogoś kurnia żeśmy pulnęli, a w tym czasie kurde... A, w sumie i tak biegł za nami to. Potrenujemy tu walkę magiem. Przy odrobinie szczęścia już się przestraszy. Tak. Ciago. Dobrze. 5 z 8. Trochę jeszcze dużo tego. No ale jest już światełko w tunelu, tam 6 z 8. Kurczę no. Szlak się pojawił akurat. Tamten tam stoi, czatuje. No tamten to już na bezczela tam. Tam winda jest, kurde, powiem wam, że tyle tu gram, a jeszcze nigdy tą windą nie wjechałem. Co tam jest na górze? Zaraz zobaczyć muszę. Może tam też jest mobki, gdzie jesteście? Fajnie, że jak później to zmontuję, to będzie na filmie wyglądało, że quest trwał, kurde. Jego robienie trwało, kurnia, minutkę. A ja tu już, kurde, pół godziny sterczę. Idźcie sobie wszyscy stąd, idźcie sobie, a ja tu zrobię te questika i nie wiem, czy jeden... Kurde, ale cwaniaczek, no wyczekał sytuację, wyczekał idealnie. Okej, okay. Ha. Chociaż w sumie to nie musieliśmy chyba. Kurde, jeszcze resist. Co tak sobą oberwało? Ja pierdzielę, zginiemy? Chyba nie. Kurde. Oj, powiem wam, że trochę to było ryzykowne, no ale już nie chciałem marnować tej jedynego podpocionka. Kontrolowałem tam kątem oka zieloną kreseczkę naszego życia, która tam już naprawdę tam już była króciutka. Ale spoko, daliśmy radę. No trzeba czasami zaryzykować. Bo inaczej... Kurczę, teraz się zrespili, cholera, ale pech. Szkoda, że jak on go już pulnął, to ja go nie mogę odpulnąć. I znowu ten 10 level to już nam może zrobić kuku. Ajajaj, dobrze. Jest wspaniale, wiejemy jak możemy. Kurde, nie to. Dobra, wiejemy. Doszedł nas. Dzięki ci, Palladynie. Kurde, jeszcze dwóch brakuje aż tych jednych aż dwóch. Towarzystwo się troszkę rozpierzchło. Może już zrobili tego questa. Nie, uciekaj mi stąd. Kurde, no, co za menda chodząca. No kurde, i ta następna chodząca menda. Wszyscy tą samą taktykę stosują. Wredną. Kiedy my ją stosujemy, to jest w porządku oczywiście, ale kiedy oni ją stosują, to nie jest w porządku. Nie powinno tak być. Spadaj, kurde, spadaj, bo poczujesz mój gniew zaraz. By to szlaczek. Dwa trybiki nam są potrzebne tylko. Nie, to jest naprawdę hardcore. Godzinę stracić na jednego głupiego questa, który powinien zająć kurnia 5 minut. Palec mały lewej ręki rozboli od nawalania w tabulator. No, pojaw się tutaj, zanim tamta koleżaneczka, kurde, nas tutaj ubiegnie. Kurde, no tak daleko, no skąd ona widziała? No menda, no, chodząca. Tak, jeszcze z pięciu niech kurnia przyjdzie. To na pewno to zrobimy w końcu. A tu ten leży, bo co? Ja nie wziąłem z niego... Ej, no, nie było? No to teraz to już grubo. 15, kurde, niech przyjdzie, to na pewno zrobimy. Za jakie grzechy my tu się tak męczymy? Wypadł mi stąd. Gdzie ona go dorwała? Ahaha. Nie no, resist. Co on tam, kurde, sobie leczy się?
Nie wierzę, no. Nie wierzę. Dobra, miałem to popalić. Zdychaj. Jedynym plusem w tym całym minusie jest to, że zaraz będzie być questa. Znaczy tu, questa. Levela 9. Ale kurde, bolesne doświadczenie, powiem wam, bardzo bolesne. No, jeszcze jeden, kurde, jeszcze jeden. Jeszcze jedna noc. Jeszcze jeden dzień. Co malutka? Co robisz wieczorem? Zobaczcie, jak zerka na mój nosek. Oj, aj, zdążyła to. Odwrócić chciałem jej uwagę, ale mnie się nie udało. To ona mnie ubiegła. I teraz chwila prawdy. Inventory is full. W dupę se wsać, kurnia, inwentory. Ja nie chcę, kurde, inwentory. Czemu nie było tego? Czemu nie było, kuźwa, trybika? No przecież są jakieś jaja, no. Nie dość, że, kurde, idzie to jak krew z nosa, to jeszcze ci, kuźwa, nie wyleci z moba trybik. Ja pierdzielę. W dupę se wsać na ten pierścionek. Gdzie te moby są? Tu też jakiś zawsze był kiedyś. Jeden mob, panie, jeden. Jeden, ale z trybikiem, kurde. No nie wierzę. Jesteś bardzo niedobra. A ja chciałem ci... To kurnia menda. To chodząca menda. Ja pierdzielę. Też krótki ma zasięg ten fireblast cholerny. By to szlak. Ale mnie załatwili, kurde. A ja potrzebuję tylko jednego pieprzonego trybika, kuźwa. Patrzcie, jakie to... Człowiek się powinien dobrze bawić, a jakie to kurnia negatywne emocje są niepotrzebne. Niepotrzebne. Jest nasz, a teraz my się śmiejemy. Jak kurde z niego, ciekawe czy z niego leci. Tak, leci też. Teraz ci odpalimy fireballa i dawaj trybik, kurnia. Jak nie dasz mi trybika, stary, to nie wiem. Jest, Boże, jest trybik. Jest trybik, wypierdzielać tym paskiem. Bierzemy to, robimy to i spadamy z tego przeklętego, zapomnianego przez Boga zakątka Azeroth. Kurde, ile mamy questów do oddania? Co ryzykujemy tutaj? Tylko, że my już nie mamy, wiecie co, miejsca. Dobra, myślę, że tak. Tutaj jest niebezpiecznie. Pójdziemy tędy, przez jeziorko. Pójdziemy sobie do Karanos. Tam sobie naprawimy, sprzedamy. Zobaczymy, może będzie nas stać na jakiegoś baga 6-slotowego i tyle, bo kurczę, no mógłbym tam iść, zaryzykować, ale i tak nie mam już bagów, żeby cokolwiek włożyć tutaj, cokolwiek co zdobędziemy, to i tak będę musiał odrzucać, wymyślać, kombinować. Poza tym te kłościki nam wpadną, zobaczymy ile brakuje nam, będzie nam brakowało do 10 levela. A jak pamiętacie, 10 level będzie dla nas bardzo ważny. Bardzo ważny, bo ponieważ będziemy mieli Frost Nova, co w ogóle po prostu zmieni sposób naszego grania. No nie, no przesadziłem trochę, że zmieni aż tak bardzo sposób naszego grania, ale będziemy mogli naprawdę więcej zaryzykować, będziemy mieli defensywne już tutaj skille, oprócz owieczki jeszcze Frost Nova, więc będziemy sobie mogli kombinować, działać, nawet jak coś będzie we dwóch będą stali, to będziemy mogli sobie z nim poradzić. No kurczę, jesteśmy tak blisko, trochę szkoda tak iść tam, tracić to, ale nie, tym razem zdrowy rozsądek zwycięży, bo ponieważ kiedyś tam niedawno poszedłem i zginąłem bez sensu. Na szczęście nie grałem wtedy w hardcora. Nie grałem w hardcora, tylko tak po prostu, ale zginąłem. A ten kicio się nami na szczęście nie zainteresował. Jak tam sytuacja na cmentarzu? No padają jak kaweczki. Więc my, żeby nie dołączyć do tego zacnego grona hardcore deadlock, to zagramy tutaj rozważnie. Rozważnie i ostrożnie. Niebojaźliwie, lecz ostrożnie. Oddamy kłościki, zyskamy miejsce w bagach, zbierzemy siły i ruszymy do dalszej walki. Jest domek w zasięgu wzroku, domek tymczasowy, ale zawsze. Trzeba zaraz będzie zrobić chyba przerwę na drugie śniadanie. Kurde, zimno, trzeba będzie okna chyba pozamykać. Jesteśmy, odpoczywamy. Dobiegliśmy. Okej, oddajmy kłościki, naprawmy ekwipunek, pozbądźmy się zbędnego sprzętu. Cały 9 levelek praktycznie przed nami. No tak, ale to my tu za bardzo się nie mamy czego pozbyć. Zróbmy sobie bandażem i przetopmy to, cośmy tam wykopali. Ha, oddamy kłościka, to tutaj zyskamy dwa miejsca. Za 10,50, tu za... Aha, czyli no tak.
skoro nie możemy na aukcjach tego sprzedawać, no to musimy u vendora. Powiem wam, że to ból straszny, bo tu dostaniemy 2 srebrniki, a na aukcjach byśmy za to dostali, ojojoj, dużo, dużo, dużo więcej. Ile mamy? 10. 10 srebrników. Kurczę, na 10 będziemy potrzebowali 12, tak? Bak 6-slotowy będzie kosztował 2... nie pamiętam. Trzeba będzie to zweryfikować, ale najpierw oddajmy te questy, zobaczymy, czym będziemy dysponować. A ten co on tam widok? Jest ten? Daily? Tak, bo tutaj to innych przecież nie ma. Kajcie. Musimy odwrócić jego uwagę. Kaj, ty biegniesz! Tu panie kolejka, ale my bez kolejki. No trudno. 50 miedziaków. Oby to się opłaciło. Kurczę, a oni go teraz... Ja pierdykam. A oni teraz go... Kurczę, niepotrzebnie żeśmy kupili. Wystarczyło chwilę poczekać. Jestem wielce niepocieszony takim obrotem sprawy. Ty dla mnie nie możesz nic. No bo to nie będziesz nam potrzebne. Use. Nie, nie będziemy tego usać, bo... I tak sobie tu biegamy. Jakby nie patrzeć, to nasza gra tu głównie na bieganiu polega. O, już nam się... Pufki skończyły. A, tu będzie chyba ta akcja z tą kurą. Dwóch cwaniaczków. Need assistance? Ale zyskujemy klołka. Przebierzemy sobie tą akcję. Natrudziliśmy się tam, godzinę straciliśmy, żeby zdobyć te głupie trybiki. Tylko po to, żeby stało się to. Oh great, no zaraz ciekawe. Come on. That's all? Nie, no jesteście kurnie chorzy. Jesteście chorzy. Straciłem przez was godzinę. Nie da wam się tu nic spalić, nie? Zakosić też, nie? Wrócił na swoje miejsce. Kolejny klon. No dobra, to jeszcze to oddamy. Szybko klołka se sprzedamy. No powiem wam, że 10. levelek coraz bliżej. Zaczynam wierzyć, że się nam uda nie zginąć tak szybko. Nie powiedział tego w złym momencie, prawda? Zawsze tak jakoś się dzieje. Aha, czyli to też będziemy mogli podmienić. I to spylić, tak? To spylimy. To spylimy. To spylimy. A w ogóle jak my stoimy ze skillem z... Nie za wcześnie na cokolwiek innego. No nic, trzeba będzie temu jeszcze zanieść, kurde, taki hektar wyprawy. Trzeba będzie zaryzykować tutaj niestety chyba. Chociaż nie, no miałem tego nie robić do 10. levela. Zatem umówmy się tak. Ja pobiję sobie moby w wolnej chwili, późnym wieczorem. Nie będę tego nagrywał, po prostu pobiję ich tylko tyle. Co prawda tutaj 625 expa, ale to nie jest zbyt dużo, biorąc pod uwagę ile musimy. Najwyżej tam się bryknę. I jak wbiję 10. level, to już nagrywał będę od 10. levela i wtedy pójdziemy sobie robić te questy. No bo wtedy już będę mógł, będę w stanie w razie czego zmontować ucieczkę, tak? Może sobie połowię, zobaczę. Sporo mam już do montowania. Great to meet you. Aż żal to wszystko... Aha, ty masz te? Masz bugi. Kurde, 5. No 5 to za dużo, no. 5 to za dużo, ponieważ my mamy dokładnie tyle, ile potrzebujemy, żeby nauczyć się, żeby wyskilować czary. Dobra, nie ma co. Fajnie było, ale się skończyło. Na ten moment muszę zakończyć. Hardkorowe wyzwanie realizujemy sobie tutaj na razie bez jakichś większych tarapatów. Chociaż byliśmy dwukrotnie w tarapatach. No nie no, te jedne tarapaty to były naprawdę poważne, te drugie no to tak powiedzmy, że było to pod kontrolą. No tutaj widzicie, trup ściele się gęsto, poniżej 10. levela. Weryfikacja, cały czas nas tu weryfikuje. No to tutaj ten Leoncio nieszczęsny, który tam tkwi, już chyba nim nie pogram, no chyba, że tak sobie lajtowo. Sporo czasu nam to zajmuje wszystko, no ale niestety wiąże się to z tym, że jest duże obłożenie serwera i tak jak wcześniej tego questa, który powinien trwać z 5 minut, robiliśmy godzinę, tylko dlatego, że tłumy ludzi tam były i nie mogliśmy do mobów się dopchać. No ale dobra, nie ma co biadolić. Co ty tam kombinujesz? Aż prowokujemy, zobaczymy. Da się sprowokować? Ale nie wygląda na nieśmiałą. Czeka. O, no niestety.
uciekła. Spłoszyła się nam, ale może trochę nasza wina. Staliśmy jak te kołki.